drodzy, pamiętacie akcję z klaunem ze Szczecinka? No to chłop postanowił powrócić na internety i założył nawet własny kanał na YouTubie. A więc siemaneczko, siomeczki, ja jestem osobą, która chyba nie musi się przedstawiać, ponieważ każdy mnie zna. No i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pogadamy sobie o powrocie klauna ze Szczecinka. Dokładnie, ponieważ ten chłop postanowił znowu właśnie zrobić jakieś dymy w internecie. No i nawet założył własny kanał na platformie YouTube. Także moi drodzy, standardowo, przed obejrzeniem chciałem zachęcić was do wbicia na mojego Instagrama, ponieważ za każdego followa ja robię wam spam serduszek na waszym profilu, o ile nie macie prywatnego konta i musicie polubić najnowszą fotkę u mnie. Bez cudu lecimy do tego materiału, ponieważ temat jest naprawdę ciekawy. Zapewne niektórzy z was pamiętają, jak parę tygodni temu nagrałem materiał na temat klauna ze Szczecinka, kiedy ta akcja dopiero zaczęła się rozgrywać i chłop nabierał rozgłosu, a tak naprawdę większość ludzi dowiedziała się o tym klaunie dzięki Konopskiemu. Wtedy była mowa o tym, że klaun latał sobie po obwodnicy i prawie wpadł pod samochód, no i spowodował wypadek, oraz o tym, że klaun w biały dzień latał po mieście, czyli po Szczecinku, z siekierą w łapie, straszył ludzi, no i zarejestrował go monitoring. A co powiecie na to, jak teraz wam zdradzę, że ten klaun znowu powrócił, założył kanał na YouTubie i planuje znowu prawdopodobnie łazić po Szczecinku z siekierą, no i straszyć ludzi. Co byście zrobili wtedy? 6 dni temu w internecie pojawiły się nowe artykuły na temat rzekomego klauna ze Szczecinka i była tam mowa o tym, że ciągle nie wiadomo, kim jest tajemniczy klaun, który biegał z siekierą po ulicach Szczecinka. No ale dużo się o tym mówiło, że mogą za tą sprawą stać lokalni youtuberzy chcący rozgłosu. Nie jest to jednak nic pewnego. No i tymczasem Joker, jak sam o sobie mówi, właśnie ten klaun ze Szczecinka, przeniósł się bardziej w stronę internetu. Na portalach społecznościowych publikuje kolejne posty. Na filmie, który dodał właśnie na YouTube, trzyma siekierę w dłoniach, a wokół niego płoną pochodnie. Film nazywa się, tytuł tego filmu jest You Have Just Escaped i trwa zaledwie 9 sekund. Opis kanału: oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. Na swoim Instagramie, który ma ustawienia prywatności, tajemnicza osoba dodaje zdjęcia ze Szczecinka i okolic. Wszystkie są czarno-białe. Jak zostało podane w jednym artykule, podobno sprawa z klaunem ze Szczecinka nabiera coraz większego rozgłosu i ludzie z całego kraju są zaciekawieni tą sprawą, kim jest tajemnicza czy klaun, jakie ma zamiary wobec mieszkańców Szczecinka. Tutaj właśnie macie tutaj no screena tego artykułu, którego zrobiłem no dosłownie wczoraj, ponieważ jakby wczoraj dostałem informację na temat tego, że klaun ze Szczecinka powrócił i że ma własny kanał na YouTubie. Teraz przedstawię wam nagranie, jakie opublikował właśnie na YouTubie klaun ze Szczecinka, więc zapinajcie pasy. Jego kanał na YouTubie nazywa się Gory Joker, no i ogólnie na banerze ma jakąś kartę Jokera, krew w tle, a na awatarze ma tą słynną czapkę Jokera na jakimś mrocznym tle. Opis tego kanału jest zgodny właśnie z tym, co podano w artykule, czyli oni sieją wiatr, zbierać będą burzę, no i karta Jokera na końcu zdania. No i w sekcji opisu kanału macie też odnośnik do jego Instagrama. Jeszcze go nie obczajałem, ale zapewne tak jak podaje artykuł, Instagram tego klauna jest prywatny, no i musi zaakceptować wasze zaproszenie, abyście mogli uzyskać dostęp do jego zdjęć, do jego relacji, o ile w ogóle on coś tam stawia na swoim koncie, nie wiem, nie mam pojęcia. No i cóż, może na 130 łapek w górę pod tym filmem wyślę zaproszenie właśnie na profilu tego klauna i może mnie zaakceptuje, wtedy będę mógł wam pokazać, jakie zdjęcia on posiada na swoim profilu na Instagramie. 130 łapek i to robię. Poważnie. Co najlepsze, moi drodzy, sprawą klauna ze Szczecinka zainteresowała się nawet lokalna policja, ponieważ biegając na drogę, klaun jakby złamał przepisy i mógł spowodować groźny wypadek. No i grozi mu za to mandat w wysokości 500 zł. No więc nawet klaun jest taki straszny, już grozi mu właśnie mandat w wysokości 500 zł, zainteresowała się nim policja. No więc nasz koleżka, który chciał zabłysnąć w internecie, narobił sobie niezłych kłopotów, biegając na obwodnicę i powodując prawie wypadek z udziałem osoby postronnej. Także naprawdę, klaunie ze Szczecinka, jeżeli to oglądasz, no, jesteś genialny. Także moi drodzy, klaun dorobił się mandatu. Tak, chłop, który właśnie grasuje w Szczecinku, no, grozi mu mandat w wysokości 500 zł, także naprawdę śmieszna sprawa. No i że założył własny kanał na YouTubie, no i ogólnie, że znowu tam z siekierą lata po tym Szczecinku straszy ludzi, to naprawdę ja nie wiem, co ten klaun chce tym sposobem osiągnąć, bo na pewno nie zrobi takich zasięgów jak akcja z klaunem z Koszalina, która naprawdę dostała ogromnego rozgłosu wtedy, bo
praktycznie cały internet o tym wtedy huczał, ale tym razem jest trochę inaczej, ponieważ ten klaun ze Szczecinka jest znany przez znacznie mniejsze grono odbiorców. No ale cóż, ważne, że chłop coś tam się udziela, przynajmniej jest o czym nagrywać, także to tyle, dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie o moich socjalach, subskrybujcie, lajkujcie kanał, filmy też oczywiście lajkujcie, Boże, co ja powiedziałem, nieważne. No i wpadajcie na moje poprzednie materiały, link do socjali jest w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć i narazka.